W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytku drogi ekspresowej S6 i zgodnie z zapisami tzw. ustawy kaskadowej zmieniają się zarządcy poszczególnych odcinków dróg. W momencie, w którym oddano do użytkowania drogę ekspresową S6, jest ona drogą najwyższej kategorii o najlepszych parametrach, w związku z tym niektóre drogi krajowe straciły status dróg krajowych i to miało w przypadku starego przebiegu drogi S6 tutaj na południu naszego powiatu biegnącego przez gminę Gościno i gminę Rymań. I ta droga dzisiaj już jest drogą o charakterze wojewódzkim. W ramach tej kaskady powiat przejął od województwa drogę numer 102. Teraz przekazuje ulicę naszej gminie. Są to 6. Dywizji Piechoty, od Ronda Inwalidów Wojennych przy Osiedlu Europejskim, Trzebiatowska, Kamienna, Koszalińska, aż do świateł z Lipową i Kupiecką oraz dwie ulice w dzielnicy uzdrowiskowej. Jest to ulica Zdrojowa, ulica Kasprowicza. Kasprowicza jest o tyle ważna, że do tej pory nie mogliśmy sobie poradzić z kwestią dotyczącą stref płatnego parkowania, w tym przypadku, kiedy będzie właścicielem miasto, to miasto już będzie zarządzało tymi strefami płatnego parkowania i będzie sobie mogła te strefy prowadzić według własnego pomysłu. I tak się stanie. Przy drogach miejskich w dzielnicy uzdrowiskowej staną parkometry. Taka jest polityka, proszę Państwa, miasta. Chcemy ograniczyć ruch w strefie uzdrowiskowej. Mamy już analizę miejsc parkingowych i tego, gdzie mogą być prowadzone strefy płatnego parkowania i jak najbardziej w tym kierunku idziemy, aby w przyszłym roku wzdłuż całej ulicy Kasprowicza była strefa płatnego parkowania. Z kolei ulica Zdrojowa zostanie wyremontowana. To w ramach prowadzonej przez Wodociągi dużej inwestycji dotyczącej wymiany sieci sanitarnej. Przejęcie ulic to też szereg dodatkowych obowiązków dla miasta. Kwestia utrzymania, sprzątania, zieleni w pasach drogowych, trwających dzierżaw. Więc cała ta kwestia inwentaryzacji to jest właśnie ten czas, kiedy, na którym teraz Zarząd Dróg Powiatowych pracuje, a my przygotowujemy się na przejęcie. Powiat przekazuje teraz miastu także fragment ulicy Michałowskiego w Radzikowie. Pozostawiamy sobie tylko ten najważniejszy szkielet komunikacyjny, jeżeli chodzi o tutaj kwestie dotyczące miasta Kołobrzeg, tak na marginesie ulica Jedności Narodowej, ulica Mazowiecka, to są te ulice, które pozostaną drogami powiatowymi. Pozostaje kwestia w przyszłości do rozpatrzenia ulicy 4. Dywizji Piechoty, to jest ulica pomiędzy ulicą Fredry, a wyremontowaną w chwili obecnej przez miasto ulicą Wschodnią, więc tak na marginesie są to niewielkie odcinki, być może w przyszłości będziemy chcieli doprowadzić do takiej sytuacji, w której rzeczywiście w mieście, tak dużym mieście prezydenckim, będzie jeden gospodarz, który będzie zajmował się wszystkimi drogami, tymi powiedzmy głównymi. Przejęcie ulic nastąpi w ciągu najbliższych dni.